Cześć wszystkim i przepraszam, bo od razu powiem, że was okłamałem, bo nie wiem, czy wiecie, najbardziej przerażającym frameworkiem świata wcale nie jest Angular, o którym dzisiaj będę opowiadał, tylko Angular.js, czyli jedynka Angulara. Pytanie do was, czy znacie taki framework Angular.js? Ktoś z was? A pisaliście w nim, czy tylko słyszeliście? Ja w nim pisałem. Ja z nim zaczynałem 6 lat temu i dzięki temu tu jestem. Także dziękuję bardzo Angularowi, ale cieszę się, że już go nie ma z nami. Ale zobaczcie, że ten mój Angular, o którym będę opowiadał, jest dość wysoko. W sensie 46% użytkowników powiedziało, że jest najbardziej przerażający. Najmniej w tym zestawie w 2020 wypadł ASP.NET. W 2021, słuchajcie, trochę się polepszyło, bo tylko 44% nie lubiło Angulara. Tutaj Svelte, zobaczcie, jest ukochanym tutaj deweloperów i frameworkiem. Co jest ciekawe, bo zobaczycie, w którym kierunku zmierza Angular, bo dzisiaj też chciałem o tym opowiedzieć. Następnie, słuchajcie, na tej euforii znowu spadł, 47% zaczęło go nie lubić. No i jesteśmy w 2023 roku. I teraz jedna rzecz, znacie ten framework Phoenix? Znacie? Znacie? Bo ja nie, w sensie, kto go zna? On jest taki rzeczywiście świetny, że 16% tylko mówi, że jest przerażający, a 83% mówi, że jest ekstra? Okej, dobra. Niech będzie. Dobra, słuchajcie, i jesteśmy w 2023 roku. Ja bym chciał powiedzieć wam na temat też mojej drogi z Angularem, na temat wszystkich projektów przez te 6 lat, które realizowałem i z których wyciągnąłem pewne wnioski. I oczywiście przelecimy sobie Angular tak z lotu ptaka, bo Angular jest, no jest frameworkiem i przez to pewnie na samym początku był bardzo nielubiany, ale chciałbym zwrócić uwagę na pewne kwestie. I słuchajcie, ja jestem Kamil, tak jak wspomniałem, od 6 lat programuję, wcześniej przez 10 lat byłem trenerem piłki nożnej, więc pytanie, czy interesujecie się piłką? Czy ja mam jakieś takie, wiecie, przykłady z piłki tutaj wrzucać, czy niekoniecznie? Kto się interesuje piłką nożną? Jedna osoba, o kurczę, to moje super anegdotki ze świata piłki już poszły. No dobra, to nie będę, słuchajcie, nie będę wracał do piłki, chociaż może na jednym przykładzie do tego wrócę. Ja pracuję teraz, słuchajcie, w Deep Instinct, tam zajmuję się bardzo takim projektem, powiedzmy, cybersecowym, dużo dashboardów, tabel, jakieś formularze, czyli wiecie, super exciting projekty, nie? Także, ale mam bardzo fajny zespół, oprócz tego uczę jeszcze w technikum młodych programistów, no i od niedawna też zaczynam się spełniać, tworzyć content na YouTubie, gdzie teraz aktualnie właśnie z tym Angularem robimy sobie kurs tego Angulara na YouTubku. Dobra, słuchajcie, w ogóle, czy poznajcie to logo Angulara? Tak, to jest nowe logo Angulara, prawdopodobnie widzieliście te, to było takie znane. Ta bluza jest przypadkowa, ja po prostu, wiecie, to nie jest tak, że ja jestem tu jakimś fanboyem Angulara. Ja postaram się o tym Angularze opowiedzieć też pokazując jego słabe strony, no bo on ma pełno słabych stron, ale też ma pełno mocnych. Wczoraj w ogóle wszyscy się śmiali, bo wczoraj było, wiecie, takie wydarzenie na YouTubie, 4000 ludzi na żywo było pokazane, co nowego w Angularze, teraz jest wersja 17, zmienili branding, mi się podoba, wszyscy zaczęli się śmiać, że to jest Adobe Angular, nie? Tak, nie wiem, czy podobny, niepodobny, ale słuchajcie, opowiem właśnie o Angularze. I zaczniemy, tak troszeczkę historycznie, czyli wyszedł naście lat temu Angular 1, on był powiedzmy takim przełomem, bo ułatwił pracę, ale bardzo szybko ludzie go znienawidzili, ponieważ był pierwszy, nie? I wyszedł React, który był tylko biblioteką UI-ową. Kto jest ze świata Reacta? Może tak. Dobra, świetnie, tam z tyłu widzę tam wszyscy razem z Reacta, React mocny. Ja też bardzo lubię Reacta, to nie jest tak, że ja wiecie, to jest ta wojna Angular-React. Nie, nie, React jest super. No i React był fajny, nie? Bo był tylko biblioteką UI-ową, nie był taki ciężki jak Angular. No i oni wpadli w tym Google na pomysł, że co zrobimy? No musimy chyba napisać coś nowego, na nowo. I postanowili napisać Angulara od zera. Czyli jakby Angular.js to była pierwsza wersja, a aktualna wersja to jest jakby kolejna iteracja jakby nowego podejścia. I napisali go od nowa w TypeScriptie. No i teraz jak wiecie doskonale, w Reakcie zaczynaliśmy bez TypeScriptu. Nie? To był JavaScript i TypeScript był taką, wiecie, kto wprowadza typy do JavaScriptu, do mojego ukochanego dynamicznego języka. I to był problem. Nie? No bo nagle się okazało, że żeby pisać w Angularze nowym, trzeba było znać TypeScript, czyli znowu już poziom wejścia wysoki. Oprócz tego to jest framework, więc on ma wszystko, to nie tylko biblioteka UI-owa, ale też cały routing, kwestie jakichś modułów, serwisów, różnych dziwnych rzeczy, guardów i tak dalej, jakieś interceptory. Ludziom wybuchała głowa, a w tym czasie, wiecie, powoli React sobie przejmował jakby cały ekosystem frontu, no bo był taką fajną, leciutką biblioteką. I słuchajcie,
Angular został zbudowany na TypeScriptie i spoko, bo korzystacie z TypeScriptu, piszecie w TypeScriptie. Teraz jest praktycznie domyślnie, nie? Większość ludzi już pisze teraz w TypeScriptie. I jak ja sobie pomyślę, że framework jest zbudowany od zera w TypeScriptie, to prawdopodobnie jest super type safety, no bo od zera jest pisany w TypeScriptie. No i problem z Angularem jest taki, że on do końca taki nie jest. Że są pewne rzeczy, gdzie Angular używa tego niechcianego any. I na przykład mamy tak, że musimy sprawdzać sobie typy, a mimo to, że jest napisany w TypeScriptie od zera. I to jest ewidentny jakby problem związany z tym, jak Angular też pracuje z templatkami, o których ja wam powiem. Ale Angular ma coś świetnego. Nie wiem, czy w kontekście Angulara sprawdzaliście sobie, czy może tak właśnie, kto pisze w ogóle w Angularze, bo gdzie jest ngPoland i wszyscy są prawdopodobnie w Warszawie. Mamy tutaj angularowców, dobra. Czy sprawdzaliście, jak wyglądają opisane typy w Angularze? Widzieliście, jak jest to opisane? W sensie, jak wejdziemy sobie w typy i robimy reverse engineering, jak są opisane właśnie dodatkowo okomentowane typy w Angularze? Ogólnie, jakbyście sobie tam weszli, to zobaczycie, że to jest świetnie udokumentowany kod, w sensie takim, że nie tylko mamy typy, ale mamy bardzo tam napisane też przykłady użycia, jest naprawdę świetnie to napisane, dlatego że jest właśnie od zera napisane w TypeScriptie. No i to jest, słuchajcie, pierwsza rzecz. No dobra, ale zobaczmy, jak wygląda w ogóle taki przykładowa aplikacja angularowa, jak ona startuje. Czyli historycznie oni sobie wymyślili, że, to pamiętajmy, że to jest też tak, że ten framework jest frameworkiem starym, który ma nowe iteracje, jest ulepszany, ale jest mimo wszystko starym frameworkiem, który kiedyś był zbudowany w oparciu o coś takiego jak moduły. No i teraz na to popatrzymy, to tutaj teoretycznie nic się wielkiego nie dzieje, startujemy aplikację. Każda aplikacja SPA ma jakiś punkt wejścia, prawda, więc w tym wypadku odpalamy sobie jakiś tam moduł, ona nam startuje. Tylko Angular wprowadził właśnie jakieś kwestie zbudowania modułów, ponieważ wtedy, jak oni nad tym pracowali, to był problem taki, że chcieli na przykład nie doładowywać całego JavaScriptu, więc wymyślili sobie, zanim jeszcze weszły dynamiczne importy, że oni sobie w jakiś sposób złapią poszczególne elementy tego frameworka, opakują je w dodatkowe moduły, przez co oczywiście będzie trudniejszy na wejściu, bo dlaczego ma być łatwiejszy, jak może być trudniejszy, ale dzięki temu programiści będą mogli sobie go na przykład lazy ładować. No i powstała ta idea modułów. I tak było, słuchajcie, do tamtego roku. No i teraz zobaczcie, to jest, jak patrzycie na to, to może być skomplikowane. Teraz wygląda to tak. Jeżeli mamy nowego Angulara od wersji 14, no to możemy wystartować już aplikację, już nie mamy modułów, czyli możemy z nich korzystać, ale nie musimy, ale teraz możemy sobie tylko podać komponenty. Tak jak cały jakby świat frameworków JavaScriptu stoi na komponentach, prawda? Czy to jest React, czy to jest Svelte, Vue, mamy komponenty, ideę komponentów i sobie z nich budujemy UI. Więc to jest super, nie? No bo wiemy, o co chodzi. Czyli teraz, jak na to patrzycie, ci z was, którzy nie pisali w Angularze, prawdopodobnie nie jest to w miarę czytelne, nie? Wiemy, co tu się dzieje. Startujemy aplikację jakimś komponentem, jakaś konfiguracja, zapewniamy router, zapewniamy jakiś HTTP client. Powiedzmy, to jest takie w miarę czytelne. Na pewno jest prostsze niż to. Zgodzicie się ze mną? To nie, to jest zdecydowanie lepsze. No i to jest fajnie. I to, słuchajcie, też jest interesująca rzecz z perspektywy tych 6 lat w Angularze, że na początku rzeczywiście ten framework był bardzo ciężki, w sensie tyle, ile ja miałem nieprzespanych nocy, albo jak coś wiecie, siedziałem nad jakąś rzeczą i ona nie działała, a przy okazji na przykład w domu sobie pisałem w Reakcie i wiedziałem, jak rzeczy można zrobić w łatwy sposób. Mówię, czemu oni tak o tym nie zrobili? Czemu tak nie zrobili w ten sposób? Więc patrząc, jak to ewoluuje, to bardzo mi się podoba to, że oni wyciągają wnioski i idziemy po to, żeby i dzieją się rzeczy, które jakby też my jako deweloperzy, którzy piszą w tym frameworku, jakby też oczekują od twórców w Google i oni rzeczywiście tak by robią, więc to jest jakby super. Więc idziemy do takiego większego uproszczenia, co jest fajne. Słuchajcie, komponenty. Teraz jak wyglądają komponenty w Angularze? To są klasy. Czyli ja domyślam się, że jak ci, którzy pisaliście w Reacta w klasach, jeszcze ktoś pisał w Reacta w klasach? Wolicie hooki? Wolicie hooki, nie? I to wiadomo, jak jest klasa, to jest źle, nie? Bo musi być funkcja, bo jest takie czyste, fajne, nie? No i słuchajcie, w Angularze wygląda to w ten sposób, że rzeczywiście tego boilerplate'u, bo to jest jedna z takich zarzutów do Angulara, że ja muszę pisać dużo kodu. Nieważne, że tak naprawdę komponentów nie piszemy z łapy, tylko generują się nam automatycznie, ale no, jest to troszeczkę więcej kodu. No i teraz, patrząc sobie na to, no to tak wygląda aktualnie komponent. Czyli nie musimy go
tak jak było w przypadku kiedyś, że musieliśmy sobie go gdzieś tam deklarować i rejestrować w obrębie modułu. Słuchajcie, potem te moduły trzeba było gdzieś też rejestrować, inne moduły ze sobą łączyć, to był problem. Teraz jest tak, że każdy komponent może być jakby pojedynczy, po prostu jeden komponent możemy po prostu go używać tam, gdzie chcemy i się jakby tym nie przejmujemy. I teraz w naszym przypadku mamy, słuchajcie, oczywiście jakąś interpolację, mamy jakieś eventy użytkownika, mamy inputy, outputy, co jest jakby w tym wypadku, to oczywiście input to nic innego jak propsy, czyli przekazujemy coś do Angulara, output to jest po prostu emitowanie jakiegoś eventu na zewnątrz do rodzica. No i tak wyglądają, słuchajcie, komponenty. Niektórzy mają problem z Angularem taki, że tutaj w template'cie zobaczycie, że to jest naprawdę string, bo Angular ma pod spodem swój kompilator, który to potem automagicznie robi mambo jumbo pod spodem i wychodzi nam komponent ten, który chcemy. Ale my nie piszemy w dodatniku, tylko piszemy, słuchajcie, no teraz WebStormy czy Visual Studio Code. No idealnie i tak nam te wszystkie kwestie związane z tym, jak chcemy to wyświetlać, podświetlają. Mamy IntelliSense, wszystko fajnie nam tutaj śmiga. Dodatkowo, słuchajcie, Angular od zera daje nam coś takiego jak enkapsulację styli. Czyli coś, jeżeli my sobie dorzucimy domyślnie jakiegoś CSS-a do naszego komponentu, to wiemy, że te style z tego komponentu nie nadpiszą innych styli na zewnątrz. Mamy to jakby out of the box i to jest fajne. OK, słuchajcie, idziemy sobie dalej. Czy rozumiecie ten kod? Nie pytam tych, co piszą w Angularze. Czyli słuchajcie, mamy jakąś listę użytkowników, sobie robimy pętlę i tworzymy sobie tyle elementów, ile mamy. Dodatkowo, jeżeli nie ma tych nasi użytkownicy, oczywiście robimy to, jeżeli nasi użytkownicy istnieją, jeżeli nie istnieją, no to mamy tu jakiś template. Dużo kodu, nie? A jak bym powiedział, czy to jest czytelniejsze dla was? Podobne do Blazora, nie? Wzięli, zainspirowali się, to myśleli, czy zrobić albo jak jest w Svelte, albo jak jest w Blazorze. I teraz słuchajcie, co jest jakby fajne? Teraz zobaczcie. Z perspektywy my się do tej pory użeraliśmy w Angularze z czymś takim. W sensie dla mnie, wiecie, to jest jakby chleb powszedni, dla mnie to jest OK, ja lubię ten kod, ale doszli do wniosku, że hej, możemy to uprościć, żeby ludzie, którzy chcą zacząć przygodę z Angularem, mieli dużo łatwiej w to wejść. Nie muszę się domyślać, co to jest ng-container, czym jest ng-template, czym jest ten tutaj hash, tylko tutaj mamy bardzo mocno deklaratywny kod. Widzimy, że mam jakąś pętlę, widzimy, że będziemy prawdopodobnie trakować, tak jak na przykład w Reakcie mamy tego naszego kipropa i wiemy, co się nam wydarzy, wiemy, co się wydarzy, jeżeli na przykład nie będziemy mieć żadnego elementu. No i to jest fajne, bo jakby Angular jakby idzie w tą prostotę i to mnie bardzo cieszy. Dobra, słuchajcie, i teraz z perspektywy samego kodu i tych lat doświadczeń, no to, że jak ja wszedłem w tego Angulara, to miałem bardzo duże problemy, ponieważ tam było bardzo dużo rzeczy, zresztą zobaczycie potem na te rzeczy, których my tutaj nie omówimy, to od razu nauczył mnie jakby jednej rzeczy, bo mamy tutaj na dzień dobry izolację UI-a od takiej logiki biznesowej, ponieważ w Angularze na dzień dobry uczymy się, czym są komponenty oczywiście, ale też praktycznie wymusza na nas korzystanie z serwisów, czyli coś, co jest wyodrębnione z UI-a. Tutaj jakby nie mamy do czynienia już z naszym UI-em, tylko tutaj trzymamy całą logikę biznesową, bądź logikę aplikacji. Czyli idea jest taka, żeby komponent od razu na początek gadał tylko z UI-em, czyli albo przekazywał mu informacje, albo te informacje wyciągał, a całą resztę powinny robić też serwisy, które są też zwykłymi klasami, tak TypeScriptowymi, są bardzo łatwe też w testowaniu. I to jakby samo takie, wiecie, dorzucenie nam warstwy podczas uczenia się było skomplikowane. Aczkolwiek z perspektywy czasu jest to bardzo przydatne, bo teraz jak piszecie w Reakcie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie, ja czasami jeszcze w Reakcie jakieś tam projekty też piszę, no to idea jest taka, że jak ktoś w komponencie zwykłym widzi, że jest jakiś use effect i tam robimy jakąś logikę, to od razu powinniśmy to wyrzucić do custom hooka. Zgodzicie się ze mną, czy nie? No nie, wiadomo, zależy, nie? Zależy. Ale no powiedzmy, że to jest tak, że powinniśmy te komponenty trzymać małe. Małe jak powinniśmy, nie? Powinny być w miarę małe. I teraz to jest jakby nic innego, przenosząc to, że mamy właśnie komponent powinien robić jakby swoją rzecz, nie? A całe jakby zależności mogą przyjść z zewnątrz. I to one są trzymane w hookach, w serwisach, tak naprawdę
jak w zależności, gdzie chce, w jaki framework, to on sobie to wymyśla. No i jakby to Angular też nam taką opcję daje. I daje nam coś takiego, słuchajcie, że mamy mechanizm dependency injection, że my jakby nie uzależniamy bezpośrednio naszych komponentów od tych serwisów, tylko jakby uzależniamy od typu tego serwisu, że, myślę, że my nie tworzymy sobie instancji danego serwisu na potrzeby danego komponentu, tylko możemy sobie to podmieniać. Ale o tym też jeszcze wspomnę. I teraz, czy korzystaliście kiedyś z RxJS-a? Ktoś słyszał o RxJS-ie? Ktoś korzystał? Okej, okay. A o reaktywnym programowaniu, czy ktoś słyszał? Dobra. Wzorzec obserwator, jakby was zapytali na rozmowie kwalifikacyjnej, powiedzielibyście, co to jest wzorzec obserwator? Dobra, i teraz po co ja o tym mówię, słuchajcie, no znowu, jak ktoś zaczyna w Angularze, to za chwilę spotka się z czymś takim jak Observable i to znowu myślicie sobie, Boże, co tam się w tym Angularze dzieje, co oni wyrabiają. I to jest bardzo fajny, słuchajcie, wzorzec, który ja bardzo lubię i bardzo często jest też stosowany, prawdopodobnie jak w Reakcie piszecie w Mobixie, no to tam ten wzorzec jest bodajże stosowany, bo tam też są subskrypcje. Także RxJS, słuchajcie, to kolejna duża biblioteka, która jest używana w Angularze, żeby właśnie zarządzać, powiedzmy, naszym stanem naszej aplikacji. I dzięki temu nasze komponenty mogą zareagować na jakąś zmianę w innym miejscu aplikacji. Coś, powiedzmy, idąc na taki reaktowy świat, że to coś podobnego do jakbyśmy use kontekstu, że możemy sobie wstrzyknąć i jak gdzieś się coś zmieni, to nie musimy robić props drillingu, tylko nam się to wszystko zmieni w aplikacji. Tylko że znowu, mamy problem, bo mamy RxJS-a, więc mamy całą bibliotekę, którą musimy się nauczyć od programowania reaktywnego. I to, słuchajcie, coś ciekawe, jak Angular ma według NPM-a około 2 milionów wyświetleń, pobrań tygodniowo, no to RxJS ma 9. W sensie, że to biblioteka, która nie jest używana tylko w Angularze, ale też poza nią. Zresztą bardzo fajna biblioteka i ja ją ogólnie bardzo lubię, chociaż na początku jest bardzo trudna, bo jest duża. Dlatego Angular poszedł znowu, chcąc to uprościć i zamiast uczyć się RxJS-a całego od razu na starcie, wprowadził ideę sygnałów. Słyszeliście może coś takim jak sygnały? Już teraz, już teraz będzie już stable, czyli od jutra, bo jutro będzie oficjalna 17 i teraz już wejdzie. Teraz jest 16, jest developer preview, a teraz już będzie od jutra, będzie już stabilne, będzie można z tego korzystać. No i słuchajcie, sygnał to jest, chodzi o pewną uproszczenie informowania, co ma się tak naprawdę zmienić. Teraz czym jest taki sygnał? Wyobraźmy sobie, że mamy jakąś właśnie taki out service i on ma tutaj ten nasz sygnał ustawiony na false. I teraz ja udostępniam na zewnątrz, jako publiczne property, po prostu sygnał do odczytania. I teraz, gdziekolwiek ja będę tego używał i gdy ten sygnał się zmieni, to te miejsce, które używa tego sygnału, dostanie informację, że hej, zmienił się sygnał, masz na przykład zmienić dane miejsce, przerenderować dany komponent. Czyli de facto to, co chcieliśmy, co mogliśmy osiągnąć za pomocą RxJS-a, tylko w dużo bardziej skróconej, formie. Dzięki temu będziemy mieć dużo mniej na przykład re-renderów aplikacji. A z tego, co teraz też była wczoraj premiera tego nowego Angulara, to było widać, że rzeczywiście duży jest progres, jeżeli chodzi o samą wydajność, więc to też na pewno cieszy. Więc kolejne uproszczenie. Nie musimy się uczyć RxJS-a w takiej formie, w takiej ilości, jaką uczyliśmy się kiedyś, tylko teraz mamy to też dużo prościej. To też cieszy. Zobaczcie, ja musiałem jakby 6 lat czekać, żeby coś takiego mieć, więc fajnie, naprawdę się z tego powodu cieszę. I słuchajcie, jeżeli jedna z takich rzeczy, która jest jakby z mojej perspektywy interesująca, jest routing. Czyli Angular out of the box nam daje jakby routing. I to jest, słuchajcie, zabawne, no bo kiedyś jakby Angular, jak była ta wojna Reacta z Angularem i z Vue, to był problem taki, że Angular właśnie daje za dużo rzeczy, że on od razu jest, wiecie, zaopiniowany i od razu musimy pracować tak, jak Angular chce. Nie? A w Reakcie mogliście robić, co chcecie, nie? Każdy mógł pisać, jak chce. I to był plus. A teraz jak pomyślimy sobie, jakie nawet twórcy Reacta na swojej stronie w dokumentacji, a propos, świetna dokumentacja ta nowa Reacta, ona mi się bardzo podoba, zresztą Angular ma nową też, bardzo fajną, która też wyszła, polecam w ogóle angular.dev, nowa dokumentacja jest też ekstra, piszą, żeby w Reakcie nie pisać aplikacji, tylko używać metaframeworków, jak Next czy na przykład Remix, nie? Czyli wiecie, nagle to, co kiedyś było złe, powiedzieliśmy sobie, nie no, zaraz, słuchajcie, framework, żeby miał wszystko, żeby to było opakowane, żebyśmy tego używali. Tak samo jak Svelte, piszecie w Svelte?
używacie SvelteKit. OK, i SvelteKit to też jest framework, nie? Też nam daje, tak naprawdę tam jest cały jest routing i dużo więcej rzeczy, ale jakby opakowuje to jeszcze bardziej w to, co jakby chcieliśmy, więc de facto jesteśmy w miejscu, gdzie Angular był kiedyś, to kiedyś był jakby nienawidzony, więc dla mnie to jest taki, mówię, delikatny uśmiech mi się pod nosem pojawia, mówię, kurczę, no przecież byliśmy w tym miejscu, tylko teraz jesteśmy troszeczkę dalej i inni to też robią. Słuchajcie, teraz co tutaj się dzieje na tym routingu? Angular nie ma routingu na plikach, tak jak chociażby na przykład chociażby Svelte, czy tam Next, ale ma na oparciu o konfigurację. I teraz, co mi też dało takie ogarnianie takiego, słuchajcie, takiego routingu? Ja dowiedziałem się, jako właśnie programista, że w routingu ważne jest, żeby nie wszystkie ścieżki były dostępne dla wszystkich. I Angular wprowadził sobie taką instytucję guardów, że ja mogę sobie przypiąć taką funkcyjkę, która będzie odpalana za każdym razem, kiedy ktoś będzie chciał wejść na dany root. Mogę też, słuchajcie, od razu przekazać jakieś dane, mogę przekazać statyczne dane i dane, które właśnie będą pobierane. Dodatkowo mamy instytucję też lazy loadingu, gdzie mogę sobie pobrać już teraz nie moduł, tylko konkretny inny plik z takimi właśnie, z taką definicją rootów. Więc Angular z perspektywy samego takiego routingu też nam dużo rzeczy ułatwia. Dodatkowo mamy dostęp, słuchajcie, do parametrów. Jakbyśmy sobie na to spojrzeli, to te nasze funkcyjki, jak AuthGuard, to po prostu funkcyjka, gdzie zobaczcie, tutaj, tak jak wcześniej pokazywałem, ten serwis jest po prostu, może zostać wstrzyknięty i może zostać po prostu użyty, żeby taka, żeby móc zobaczyć, że jak to nam zwróci jakiegoś boolina, bądź promisa z boolinem, bądź observable z boolinem, to wtedy nas wpuści na dany guard, tak, na dany path. Tak samo, słuchajcie, w przypadku tutaj tego naszego modelu, mogę sobie, zanim wejdę na dany, wstrzyknąć sobie odpowiedni serwis, który mi na przykład pobierze jakąś logikę, z czymś będzie gadał, no i ja sobie mogę, słuchajcie, pobrać, wykonać jakąś logikę, która będzie dostępna od razu na starcie na moim komponencie i od razu będzie zasilana na przykład w inputach, co też jest dość nowym rozwiązaniem. I problemem jest to, tak jak wspominałem, że mimo że jest napisane na przykład, słuchajcie, w TypeScriptie, no to tutaj mamy te paramsy, to jest po prostu zwykły obiekt, który trzyma klucze any, więc trzeba to po prostu w jakiś sposób jeszcze sprawdzać. No, tak jak wspomniałem, nie jest on najlepszym, idealnym frameworkiem. OK, słuchajcie, myślę, że starczy z prezentacji takich ogólnych rzeczy, bo ich jest naprawdę bardzo dużo. Jak to wam pokazuję, to też nie są wszystkie rzeczy, które dostępne w Angularze są. I to jest, słuchajcie, tak naprawdę wniosek mi się nasuwa jeden, ale zanim jeszcze o tym powiem, to mówię, polecam, jak ktoś chce sobie sprawdzić, zobaczyć, co w trawie piszczy w innych frameworkach, bo to też jest bardzo fajne doświadczenie, zobaczyć właśnie, jak działa React, jak działa Svelte, jak działa Angular, co możemy przenieść, jakie praktyki z tych innych frameworków. Bardzo fajne, nowe doksy. Otwórzcie sobie dla porównania Angular.io i Angular Dev. To w ogóle jest niebo a ziemia, także polecam sobie to sprawdzić. Ja osobiście, słuchajcie, w ogóle uwielbiam formularze w Reakcie. One są super i też nie musi nic doinstalowywać, wszystko jest zbudowane w Angulara, co znowu sprawia, że tego jest dużo, ale tak naprawdę wszystko możemy mieć w jednym ekosystemie. Dobra, słuchajcie, i tak naprawdę mimo wszystko z perspektywy tych lat myślę, że i tak to nie ma znaczenia, o czym ja tutaj mówiłem, w sensie, czy to jest Angular, bo jak sobie na tym zastanowimy, to, jeszcze zapomniałem, słuchajcie, powiedzieć, ja ogólnie pracuję zawsze z aplikacjami SPA, nigdy nie miałem do czynienia z aplikacjami renderowanymi po stronie serwera, więc mnie nigdy nie interesowały, wiecie, w e-commerce nie pracowałem, więc to, żebyście wiedzieli. I z mojej perspektywy, czy piszę w Reakcie, czy piszę w Angularze, finalnie nie ma to znaczenia, bo chodzi o to samo. Chodzi o to samo, żeby wyciągnąć informację od użytkownika, przekazać ją na serwer i jeszcze oczywiście ją w jakiś sposób zabezpieczyć i jeszcze oczywiście handlować w jakiś sposób błędami. Jak będziemy to robić? No to każdy framework ma tak naprawdę swoje na to rozwiązania, ale uwierzcie mi, albo te osoby, które na przykład znają już jeden dobry framework, wskoczenie w kolejny framework jest praktycznie dużo, dużo, dużo prostsze, zwłaszcza jak ten framework jest podobny. Na przykład ja, jak teraz bawię się w domu na przykład Svelte, no to ja widzę, że Svelte, dzięki temu, że jakby ma jakby swój jakby też kompilator, dużo bardziej upraszcza tą logikę, ale dużo mechanizmów jest, które w Angularze są. I o tym też jakby chciałem powiedzieć, żebyśmy nie zamykali się na to, z jakim frameworkiem pracujemy. Bo tak naprawdę, słuchajcie, z perspektywy projektów pracy, w tych, których pracowało mi się dobrze, to ja bym chciał się z wami podzielić takimi kilkoma rzeczami. Mianowicie
z mojej perspektywy znowu, ja byłem w projektach, gdzie Angular był dobrze prowadzony, byłem w projektach, gdzie Angular był, powiedzmy, prowadzony średnio. Te trzy rzeczy to taka moja jakby mój punkt wyjścia, jak chcę pracować. Czyli KIS znamy, pewnie wszyscy, nie? Keep it simple. Znamy KIS? Znamy. Nie znamy KIS-a? Okej, to słuchajcie, KIS, czyli podejście Keep it simple, czyli nie skomplikowujemy rzeczy, tylko próbujemy znaleźć najprostsze rozwiązanie na dany problem. Nie robimy jakiegoś over-engineeringu, że budujemy coś, żeby pokazać, jacy to świetni nie jesteśmy, tylko staramy się użyć najprostszych rozwiązań dostępnych na rynku. Jeżeli budujemy sobie, wiecie, prostą stronę statyczną, no to nie musimy razu wyjeżdżać z jakimś frameworkiem, tylko możemy go nawet napisać sobie zwykłym HTML-u z CSS-em i trochę dorzucić tam jakiś trochę JavaScriptu. Aha, ktoś o tym słyszał? Avoid hasty abstraction? Słuchajcie, to jest moja ulubiona zasada, tego ja bym tu podkreślił na pomarańczowo. To jest zasada, żeby unikać pochopnej abstrakcji. I z mojej perspektywy najgorsze, co jest ogólnie w programowaniu, to jest to, jak wrzucamy wszystko w abstrakcję, którą jest w stanie zrozumieć tylko najstarszy inżynier w zespole. I on jest nie do zwolnienia, nie? No bo jak go zwolnimy, jak on jest, wiecie, jest kod, który jest samodokumentujący, no więc przecież nie mamy dokumentacji, bo jest inżynier, który wszystko wie, tylko że on tylko wie, jak się w takim kodzie poruszać. Czyli chodzi tu o to, żebyśmy wyciągnęli sobie jakąś abstrakcję, wyciągnęli jakiegoś generyka, jakiś komponent, który będzie super reużywalny, dopiero wtedy rzeczywiście go chcemy używać. I słuchajcie, good enough to jest po prostu, nie trzeba robić rzeczy idealnych, nie trzeba czekać, żeby ten kod był świetny, on po prostu ma być dobry, na tyle dobry, żeby spełniał swoje założenie i żeby pomagał innym zrozumieć, o co tu chodzi. Żebyśmy się z tym kodem też za bardzo nie pieścili, nie szukali jakiegoś idealnego rozwiązania, które de facto nie istnieje. Więc bo to są, słuchajcie, moje takie trzy zasady. I z tych trzech zasad takie cztery małe, słuchajcie, wnioski, że pierwszy to narzędzia są super, frameworki są super, ale tak naprawdę one nie mają znaczenia. W sensie takim, że one mają takie znaczenia, żeby wejść w świat programowania. Bo potem to, jeżeli chodzi o sukces, to nigdy ja nie byłem w projekcie, który dał przewagę dlatego, bo wybraliśmy Angulara, wybraliśmy Reacta, albo na backendzie był Python, Nes, Node czy cokolwiek innego. W sensie naprawdę to były bardzo rzadkie przypadki, kiedy technologia sprawiła, że kurczę, nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić. Problemem było to bardzo często, że my jako programiści na przykład uważamy, że wiecie, że ta nasza część programowania jest bardzo ważna, a z mojej perspektywy bardzo fajnie jest wyjść i pogadać sobie z ludźmi, którzy są też w naszym zespole, ale niekoniecznie są programistami. Albo ewentualnie są programistami, ale po drugiej stronie, żebyśmy my jako frontendowcy wiedzieli, o co chodzi na backendzie, jakie oni mają problemy, z jakimi problemami mierzą się testerzy, z jakimi problemami mierzą się, słuchajcie, product ownerzy i scrum masterzy. Ja wiem, że sami sobie myślimy i mówimy, Boże, nie przygotowali mi tasków, co oni tam robią, nic nie robią, tylko piją kawę w kuchni. Ale może tak naprawdę czasami też, wiecie, my mało wiemy, a być może oni mają swoje problemy, bo oni muszą się użerać z innymi rzeczami. I z mojej perspektywy posiadanie wiedzy, czyli poznanie tych sąsiadów, da nam też dużą przewagę, bo finalnie, słuchajcie, no, zautomatyzują nas, nie? No, w sensie pisanie kodu będzie najmniejszą naszą zaletą, nie? Że będziemy to potrafić. Naszą zaletą będzie sprawdzać, czy ten kod jest jakby dobry, nie? Czy te wymagania, które oczekuje nas biznes, jesteśmy w stanie wdrożyć. To będzie nasza rola. Nie pisanie kodu i tych wszystkich angularów, reaktów, to jakby będzie z mojej perspektywy wtórne. Myślę, że około 5 do 10 lat to maks. Kolejna, słuchajcie, rzecz to jest branie odpowiedzialności. I tu nie chodzi o skrajności, typu, że ja tylko czekam na taski, bo jak mi nie dadzą tasków, to nic nie robię, albo ewentualnie ja, słuchajcie, jestem tak zidentyfikowany z firmą, że śpię, chodzę w majtkach z logiem mojej firmy. Nie, to nie o to chodzi. Gdzieś trzeba znaleźć coś po środku. I chodzi o to, żebyśmy my jako programiści, hej, chcieli robić fajne rzeczy, bo tak słuchajcie, z ręką na sercu, kto może podnieść rękę i powiedzieć, że pracuje w ekscytującym projekcie, który jest super i robi niesamowite rzeczy? Większość rzeczy jest, wiecie, taka, w sensie tak, jakiś formularz, super, zazdroszczę, nie? To jest ekstra, ale właśnie chodzi o to, żeby próbując nowych rzeczy, znaleźć sobie ekscytujący kawałek. I tu mi się wydaje, słuchajcie, że to też z perspektywy takiej możemy narzekać, że właśnie nie mamy tasków, że są źle opisane, a naprawdę finalnie to chodzi, żebyśmy my wyszli z inicjatywą i też nawet spróbowali czasami zmierzyć się z tymi z rzeczami, które nie są do końca dowożone przez innych. A przy okazji, żebyśmy my wzięli na to poprawkę, że chcemy, słuchajcie, chcemy się rozwijać i chcemy też iść za krok dalej. I słuchajcie, najważniejsza rzecz,
to z mojej perspektywy komunikacja. I ta komunikacja jest w takim cudzysłowie, bo takie pytanie z piłki. Każdy z was widział mecz piłki nożnej, prawda? Każdy. Mogę to przyjąć, nie? Dobra, słuchajcie, powiedzcie mi, czy podanie to komunikacja? Wiecie, ja podaję, mogę do ciebie, podaję ci piłkę, nie? Czy to jest jakaś, może być forma komunikacji? I słuchajcie, jest to, i teraz z perspektywy czasami ogląda się mecz i mówi, nie no, ten źle podał, Krychowiak źle zastawił. Ja, słuchajcie, byłem przecież nad trenerem. I na przykład jak swego czasu jedna osoba, byłem na takim szkoleniu w Barcelonie, powiedziała taką fajną rzecz, że w zależności jak podasz zawodnikowi piłkę, czy podasz mu mocno, zależy na jaką nogę mu podasz, czy podasz mu do nogi, czy przed niego, to ty mu komunikujesz, dajesz mu informację w jakiś sposób zwrotną. I ja tak sobie myślę, jak, czy takie coś można byłoby przenieść, że nie taką, wiecie, komunikacją werbalną, ale jak możemy to przenieść, taką komunikację niewerbalną na pracę programisty. I teraz, czym my się komunikujemy z innymi programistami? Okej, oprócz kawy i gadania. Komentarzem, ale też kodem. Wiecie, samo nawet wrzucanie kodu to jest chęć komunikacji z drugą osobą, nie? Czyli jeżeli my zadbamy o to, że ten kod ma być jak najlepszy, ja mam, słuchajcie, takie swoje powiedzenie, że ja bym chciał oddawać taki kod, jaki chciałbym dostać w momencie, kiedy przychodzę do firmy. Wyobraźcie sobie, często przychodzicie pewnie do nowych projektów i mówicie, o Jezu, ale to jest słaby kod, nie? To budujmy taki kod, żeby ktoś, jak tu przyjdzie, powie, ty, ale to są spoko rzeczy, takie coś chcę mieć. I z mojej perspektywy to jest jakby klucz, jakby komunikacja. I mówienie o tym, że w ogóle rozmawianie, już kończy mi się czas, to muszę już przyspieszać tak powoli, więc to jest, słuchajcie, najważniejsza rzecz. Bo, i oczywiście ona jest, potrzebne są te wszystkie rzeczy na samym początku, nie? No bo ja muszę być programistą, muszę znać się na technicznych rzeczach, ale finalnie na końcu to nas będzie wyróżniało. I słuchajcie, z perspektywy tych 6 lat ja myślę tak, że jak z kimś rozmawiam, czy nawet na rozmowach kwalifikacyjnych, ktoś mi zadaje pytanie, to teraz mówię, nie wiem, ale jak nie wiem, to się dowiem. Nie? A jak nie, to fajnie, że nie jest się tą najmądrzejszą osobą w pokoju i można się zawsze czegoś zapytać. Także dziękuję bardzo. Jak macie jakieś pytania, to zapraszam.